czekamy w takim razie na odpowiedź, bo widzę, że Włodek o chyba się połączył z nami. Halo, halo. A już się, że się połączyłem, tylkoście mnie nie widzieli. Widzieliśmy twoje przebranie sylwestrowe. Tego jeszcze nie było. Widzę 7 ekranów w jednym. Teraz słuchajcie, fajnie. Zaczniemy sobie w takim razie. Ja spróbuję wam udostępnić ekran, żebyśmy wszyscy widzieli zdjęcie, dobra? Mhm. Widzimy zdjęcia? Widzimy. Widzicie? Tak, tak, wszyscy widzą? No dobra, no to autorzy, kochani, powiedzcie nam 3 zdania o tym, co to jest za materiał, o czym to są zdjęcia, kiedy były wykonane i tak dalej, i tak dalej. Mysa, ty czy ja? Nie, może nie ja. Dobra, zdjęcia są robione w latach 2017, 2016, 2019 z długą 1,5-roczną przerwą. Między rokiem 2018, potem troszkę było w wakacje, a potem przez pół 19, właściwie przez cały 19 nie robiliśmy nic. Zdjęcia są robione na stadionach czwartej ligi piłki nożnej, Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, albo nawet na jakichś okręgowych stadionach, czyli takich małych, niedużych i im bardziej prowincjonalnych, tym lepszych. Pomysł był taki, żeby pokazać, jak ta piłka lokalna wygląda na takim poziomie właśnie powiatowym albo nawet gminnym, a nawet parafialnym, bo niektóre zdjęcia są zrobione na terenie parafialnych klubów sportowych. Jednego właściwie, w Białogonie pod Kielcami. No i na razie tyle. Jak ktoś jeszcze by chciał coś wiedzieć, to zaraz odpowiem. Okej. Okay. Kamila, chcesz coś dopowiedzieć jeszcze? Myśleliśmy, żeby zrobić z tego książkę. O właśnie, tak. To jest ważna rzecz. Materiał jest bardzo, bardzo długi. On jest wieloletni, dlatego że on ma kilkanaście tysięcy zdjęć. Myślę, że no kilkanaście to może nie, ale myślę, że z 5000 fotografii jest na pewno. On był zrobiony z myślą o książce, tak, o książce fotograficznej pokazującej taką lokalną piłkę w małych albo bardzo małych miejscowościach. Mhm. Okej, okay, dobra. I teraz tak, pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, to jest to, że robiliście razem ten materiał, a właściwie on jak gdyby jest spójny. Spójny pod względem takim formalnym, technicznym, kolorystyka i tak dalej. Te kadry są bardzo spójne i to jest jakby duży, duży plus. Właściwie tam nie da się rozróżnić, kto robił jakie zdjęcia i to pod tym względem jest bardzo fajne. Ciekawe, że mówicie o tej książce i ciekawe, że jakby ten materiał jest tak rozbudowany na ten moment, czyli poświęciliście bardzo dużo czasu na wykonanie go, co tak naprawdę przynosi same korzyści, bo tych zdjęć jakby różnorodnych macie tutaj sporo, aczkolwiek takim zagrożeniem gdzieś tam, jak dla mnie przynajmniej osobiście w takim materiale jest zawsze to, że trochę mamy jakby powtórek tego, na pewno, co, tak, nie, tak. Co widzimy i to może być trudne przy edycji zdjęć do książki. I kolejna rzecz jest taka, że mi akurat tutaj w tych zdjęciach, które przysłaliście, bo wiadomo, że to nie są wszystkie zdjęcia, ale ja osobiście bym chciał o tak jak to na przykład zdjęcie albo może nie akurat to, ale chodzi mi o to, że jakby trochę szerszy kontekst bym też chciał zobaczyć. Tak jak na tym zdjęciu tu fajnie też widać gdzieś tam te budynki z tyłu i tak dalej, czy tutaj taki pokój, takie proste zdjęcie właściwie, ale ta kanapa i gdzieś tam to robi tą robotę, jak najwięcej takich kontekstów jakby lokujących ten materiał w konkretnych miejscach i właściwie jak najmniej
samego boiska, piłki i tak dalej, bo to znamy. To jakby ja mam takie pierwsze odczucie. Natomiast chętnie też posłucham, co ma na ten temat do powiedzenia Mariusz i Michał. Chłopacy? Wiedziałem, że będę drugi. Zawsze mam najgorzej. To znaczy tak, podoba mi się to, że zajęliście się tematem, że widać, że opanowaliście fotografowanie sprzęt bardzo dobrze. Podoba mi się, że zdjęcia są różnorodne. Brakuje mi odpowiedzi na pytanie, czym sport w małych miejscowościach jest dla ludzi tam. Co dla nich to znaczy? To, co opowiedzieliście tutaj w kilkudziesięciu zdjęciach, mówicie, że to ma być na książkę. Wydaje mi się, że to się spokojnie da skrócić do 15 zdjęć. Ale jeżeli pokażemy te 15 z gry w piłkę, to nie odpowiemy sobie na pytanie, czym jest sport czy piłka. Piłka jest tylko częścią tego sportu w małych miejscowościach. Ja bym chciał zobaczyć jeszcze, czy uprawia się jakieś inne sporty, czy na przykład uprawia się kulturystykę, czy coś innego. Czyli upraszczając, podsumowując, bym chciał, żebyście rozszerzyli to o aktywność, w ogóle aktywność sportową. To pozwoliłoby na jakby pokazanie czegoś więcej niż sportu. Bo na razie to jest sport, troszeczkę, mam wrażenie, sfotografowany tak, jak fotografuje się sport, w małych miejscowościach. Sprawnie zrobiliście to, ale to jest początek historii o jakby w ogóle aktywnościach tam. Bardzo, bardzo fajnie, że zrobiliście to, że wygląda to tak. Podoba mi się wasza wrażliwość na kadry, na światło, na sytuację. Brakuje mi na przykład takich rzeczy jak impreza po wygranym meczu, impreza po przegranym meczu, wesele zawodnika. O, są takie rzeczy. Mamy takie rzeczy. Ale nie wiemy, nie? Rozumiesz? My tutaj tego nie mamy. Tu mamy sport i piłkę. I w zasadzie widzimy tylko to. Ten materiał nadaje się na historię składającą się z 15 zdjęć. Jakbyście rozszerzyli to jeszcze, obudowali to, to zrobi wam się zupełnie inna opowieść, gdzie sport będzie tylko pretekstem do opowieści, która jest szeroka i trochę niezrobiona jeszcze, nie? Czekamy na taki materiał. Mieliśmy taką sytuację, że był ślub na boisku. Powinniśmy to zobaczyć, nie? No ale my mamy takie zdjęcia, są takie rzeczy. Ten sport będzie jakby czymś, co wiąże tą społeczność tych ludzi i tyle, nie? I to wystarczy. A później opowiecie całą resztę o czymś, co jest ważniejsze, ciekawsze. Dobra, dzięki. Ja też się wtrącę, jeżeli mogę, z jedną rzeczą, bo zauważyłem tutaj jedną taką ciekawą rzecz, która właściwie nie lubię zazwyczaj takich zdjęć, bo one mi się trochę z pozowankami kojarzą, ale tu jakby w tym materiale one dają jakiejś takiej radości, takiego też oddechu od tego, że jakby to jest takie trochę na poważnie, a trochę nie na poważnie. I wydaje mi się, że to może być też taki, nie konkretnie same te zdjęcia, ale jakby taka nutka takiego lekkiego uśmiechu w tym wszystkim, że to jest właściwie taka, no taka społeczna aktywność, nie tylko właśnie ta piłka nożna, to zdjęcie na przykład mi się tak kojarzy, mimo że to wydaje się taką trochę pozowanką i on się uśmiecha do tej kamery i wszystko jest pięknie, jest zielona trawa, niebieskie niebo, ale jakby coś takiego jest pod skórą w tym zdjęciu. Tu wyobrażam sobie, że to jest jakiś pan sołtys, który przechodzi i mówi, jaka piękna murawa, będzie się świetnie grało i jakby tu też jest bardzo proste zdjęcie, ale jakby tak robi. To zdjęcie jest bardzo poważne znowu. Ono jest zupełnie inne od tych dwóch poprzednich zdjęć. Nie? I tu jakby może dlatego, że to kadrowo też jakby trochę jakby jest tu za proste, dla mnie za trochę banalne. Te puchary i tak dalej, jak już robimy taki portret, można było coś więcej troszeczkę wymyślić z tym, ale przy tych dwóch zdjęciach jakby nie mam tego i one mnie jakby tak rozweselają w tym materiale. I jest kilka takich fotografii właśnie, gdzie nie ma tej akcji nawet, czy nie ma tej, bo
tak jak na przykład z boiska, takie zdjęcie będzie grać, bo w ogóle totalnie nie ma piłki, mimo że jest długa ogniskowa, to jest fajne światło, jest jakiś absurd sytuacji, że nie wiadomo skąd oni się tu wzięli i jeszcze chłopak tam i ten budynek z tyłu i tu jakby wszystko gra, nie? I właściwie z boiska już nie potrzebuje za bardzo nic. One taką, powiedzieć, w pewnym sensie takiego luzu i takiej interakcji społecznej potraktował ten materiał. Nawet nie wiem, czy potrzebowałbym innych sportów, ale chyba potrzebowałbym bardziej te społeczności po prostu poznawać. Aha. Inne sporty pewnie by było też łatwiejsze, bo szersza ta publiczność jest i tak dalej, ta społeczność. Natomiast tu te rzeczy widzę. Dobra. To jeszcze ja mówię coś, bo się nie zgodzę z chłopakami trochę. Ja to się zgodzę. Znaczy, fajne jest to, że faktycznie to też mi się podoba, że to jest, że jest dłuższy okres czasu fotografowane i to, że no, poświęcacie dużo czasu na to i to jest fajnie, fajnie zagrane. Znaczy, czego właśnie, co mi przyszło, bo generalnie ja się zgadzam też z chłopakami, co do wiesz, że się nie zgadzam. Widział, mi brakuje na przykład jakiegoś, może nie jednego, ale wybranie dwóch, trzech bohaterów, za którymi bym podążał na przykład. Jakiś ciekawy, wybrać ciekawe dwie osobowości z tych ludzi i na przykład, nie wiem, jakiegoś jednego piłkarza, drugiego i wejść w ich życie, zwłaszcza, że fotografujecie na przykład we dwójkę, nie? I podążyć, opowiedzieć dwie, trzy historie tych ludzi, dlaczego właśnie oni, czy dlaczego grają, ale też co robią poza tą piłką, nie? Czy kim są, czy są radnymi, czy są no kim są dla tej danej społeczności. Albo też zupełnie, też mi przyszła taka myśl zupełnie w innym kierunku, zupełnie, jeżeli pokazujecie i objeżdżacie ileś tych boisk i tych małych stadionów, to czysto tak dosyć typologicznie, ale tak nie wiem, z takiego dystansu pokazać całą tam, albo fragment tego boiska, ale to, co jest za tym boiskiem, nie? To, co te domy tam, czy to jest jakaś wioska, czy to jest jakimś szczerym polu i po prostu ileś tych zdjęć, ileś tych boisk, też myślę, żeby to też zagrało w fajnym takim, w takim fajnym układzie, nie? Że widzimy, że grają, ale za nimi jest płot, albo za nimi się skończy, jest pole, albo za nimi jest cmentarz jakiś, albo no, cały ten kontekst tego lokalności. Ja myślę takie pytanie, dlaczego we dwójkę robicie? No, czy to was jakoś łatwiej ułatwia wam, czy dlaczego we dwójkę? To jest bardzo dobre pytanie. No, my fotografujemy razem od komunii od kiedy? Od 6 lat, prawda? No tak. Od 6 lat i tak jakoś właściwie nie ma jakiegoś specjalnego powodu, dla którego robimy to razem, ale wydaje mi się, że widzimy inaczej trochę i zwracamy uwagę na co innego. I tak staraliśmy się to... żeby to jednak... No, ja robię właśnie zdjęcia takie modowe, robiłam i robię, chociaż próbuję robić też takie dokumentalne, a Włodek bardziej takie dokumentalne robi. Ja też patrzę bardziej na kolor, na światło. A mnie bardziej jakby z kolei... To gra, to się uzupełnia. A mnie z kolei bardziej interesują sytuacje, bardziej interesuje coś takiego lekko abstrakcyjnego, jak ta fotografia, którą teraz widzimy, że właściwie ci goście są, no ale skąd oni się tu wzięli? Coś w tym rodzaju. Ja tak, właśnie chciałem na podstawie tych trzech fotografii, jeżeli mogę tylko jeszcze na chwilkę się wtrącić, na podstawie tych trzech fotografii chciałem wam pokazać jakby na wszystkich tych trzech zdjęciach jest podobna ogniskowa, podobny plan, jakby podobna rzecz, czyli rzecz na boisku, ale zobaczcie jak zupełnie inaczej działają przynajmniej na mnie te trzy zdjęcia. Mamy takie zdjęcie i mamy to zdjęcie. I teraz tak, tego zdjęcia moim zdaniem właściwie nie potrzebujemy, bo to wiemy. Jest piłkarz, piłka, trybuny jakieś, to nas aż tak bardzo nie rusza. Nie? Tu już się więcej dzieje,
Bo mamy właśnie ten kontekst, czyli ten dom z tyłu się pojawia. Ten pan, który coś tam sypie, linie ok, jest trawka ładnie wykoszona, jest budka dla sędziów czy piłkarzy, ale tutaj już zaczyna działać, bo jest ten kontekst z tyłu. A na tym zdjęciu już zupełnie to działa, bo jakby są oni wyrwani z rzeczywistości, nie ma piłki, jest ten człowiek tu, nie przeszkadza mi ogniskowa, jest ten budynek z tyłu i fajnie, fajnie to gra. Czyli takie trzy rzeczy. Ja jeszcze tylko powiem w ten sposób, że to, o czym mówił Michał Adamski troszeczkę, czyli o tych jakby kontekstach pozastadionowych, czy trochę takich typologicznych, związanych z tymi stadionami, a właściwie tym, co je otacza, to może być też taki pewien klucz do złożenia historii w książce. Bo wiecie, możecie teraz przebrać te wszystkie wasze zdjęcia, wybrać najlepsze i zrobić taki trochę fotoreportaż, który właśnie będzie trochę takim albumem, no nie? A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć jakiś taki jeden klucz, jeden myk, spiąć to wszystko w tej książce właśnie pod tym względem, żeby to było też ciekawe jakby pod względem takiego, żeby widz jakby wszedł w tą historię zarówno pod względem fotograficznym, i to już macie, jak i pod względem takiego mocnego przemyślenia autora, co on tak naprawdę chce nam powiedzieć. Ta wiadomość właśnie przez takie myki w książkach fotograficznych, ona jest tak naprawdę możliwa, bo oczywiście jest jeszcze tekst, jest odpowiednia edycja zdjęć, wszystko się zgadza. Natomiast ten motyw zarówno koncepcyjny, jak i później graficzny i jakby edycja tych zdjęć pod tą książkę, to już jest taki proces, gdzie jeszcze teraz na przykład macie czas, niedługo będziecie mieli, bo mamy sytuację, jaką mamy, ale możecie właśnie znaleźć w tych swoich wszystkich zdjęciach jakiś taki jeden klucz. My daliśmy akurat, i Mariusz dał inny, ja trochę inny, Michał trochę inny, ale chodziło nam głównie o to, że właśnie w książce fajnie jest, żeby zarówno ta treść, forma, grafika, teksty, wszystko jakby dawało odbiorcy bardzo jasny przekaz. Mm-hmm. No, pięknie dziękujemy. Kawał dobrej roboty zrobiliście tak naprawdę. Teraz jest kwestia tak naprawdę doprowadzenia tego do końca. Znaczy ja doprecyzuję, co Adrian chciał powiedzieć, że zrobiliście mały, mały począteczek i teraz dopiero zaczyna się przed wami praca. No to już czujemy się pocieszeni, bo sądziliśmy, że jesteśmy bliżej niż dalej, znaczy bliżej końca niż dalej. Podróż się dopiero zaczyna. Dokładnie, to wszystko jest dobrze, ale w porządku. Wygląda to bardzo dobrze. Mariusz, będziemy mogli z wami się kontaktować jeszcze regularnie, jakby coś tam się działo i byśmy mieli jakieś zdjęcia. Jasne. Prosimy o kontakt, jeśli pojedziecie na wesele jakieś, nie? To możemy się zabrać też. Serdecznie wam dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Cześć. Do zobaczenia, czołem.